GTA robi furorę na świecie od dobrych kilkunastu lat. Co było i jest przyczyną fenomenu Grand Theft Auto? Ciężko jednoznacznie powiedzieć, ale na pewno jednym z czynników był gangsterski klimat, spora dowolność w prowadzeniu naszej postaci rzuconej na runo ogromnej betonowej dżungli, no a kolejne odsłony serii nie musiały specjalnie walczyć o popularność ani wydzierać jej konkurencji, bo przecież GTA to marka. W 2010 roku, kiedy całe masy ludzi dalej były zafascynowane GTA, studio Real Time Worlds wpadło na nieco szalony plan: stworzyć własną gangsterską grę, i to MMORPG. Chodziło o to, żeby wyciągnąć całą esencję wcześniej wspomnianej popularnej serii i próbować przenieść ją na realia MMO. No i tak pierwsza wersja All Points Bulletin wystartowała w czerwcu 2010 roku. Tak jak w każdej, albo przynajmniej w większości gier z gatunku, naszą przygodę musieliśmy zacząć od wykreowania naszej postaci, a pole do popisu mieliśmy wprost przeogromne. Dopasować do naszego gustu mogliśmy praktycznie absolutnie wszystko: włosy, rysy twarzy, zarost, tatuaże, masa suwaków i opcji. To miało sprawić, że spotkanie dwóch takich samych graczy miało być zupełnie niemożliwe. Więc ci, którzy wychowali się na Simsach, zapewne spędzali tam sporo czasu, a reszta pewnie nieco szybciej trafiała do San Paro. Metropolii zszarganej wojenkami gangsterów, lewymi biznesami i całą tą gangsterską otoczką. No ale ogólnie plan był taki, że rozgrywka ma przypominać starą, dobrą zabawę w policjantów i złodziei, bo mieliśmy wybór: dobro albo zło. Na papierze ogromne wrażenie mógł robić duży świat, no ale w praktyce był on instancjonowany, więc to nieco psuło efekt, chociaż powiedzmy, że wyglądał on dość wiarygodnie. To znaczy pod tym względem, że można było dojść do wniosku, że jakoś on sobie funkcjonuje w tej ciągłej walce, strzelaninach i tych pojedynkach glin z bandziorami i że właściwie nasza obecność może niewiele zmienić. Od zgiełku strzałów zawsze można było uciec do specjalnej dzielnicy socjalnej. Na życie socjalne, czy raczej socjalno-artystyczne, miało świetne podłoże, żeby stanowić lwią część rozgrywki, bo znowu gracze dostali świetne do tego narzędzia, możliwość projektowania własnych tatuaży, rozwijania street artu. Istniała też możliwość puszczania muzyki, czyli wielu dostępnych utworów, dodawania własnych, a nawet tworzenia ich na własną rękę. To brzmi jak coś niesamowitego, prawda? Równie ciekawie przedstawiała się wizja promocji mało znanych zespołów, które mogły podsyłać swoją muzykę twórcom, więc istniała szansa, że ich kawałek trafiłby na stałe do gry. No takie rzeczy też się chwali. Dzięki takim zabiegom, czy kładzeniu nacisku na aspekty, których ukształtowanie leży niemalże w pełni w gestii graczy, istnieje szansa, że świat gry stanie się naprawdę unikalny i taki, w którym będą czuli się dobrze i do którego będą często wracać, bo to w końcu ich świat. No niby tak, ale w praktyce nie zawsze tak jest, o czym przekonacie się nieco później. MMORPG to taki gatunek, w którym rozwijamy naszą postać, najczęściej zdobywając doświadczenie, no i nierzadko ma to kolosalne wręcz znaczenie, bo pomiędzy 10 a 60 levelem jest ogromna przepaść. APB nie miały one takiego znaczenia. Przechodziło się przez nie prawie niezauważalnie i nie czyniły jakichś kolosalnych zmian. Mogliśmy co prawda używać nowych broni, ale one też nie dawały specjalnie miażdżącej przewagi. Model, w jakim na początku funkcjonowała gra, wymagał płatnej subskrypcji. Nie były to jakieś przeogromne pieniądze, ale jak się wymaga od kogoś płacenia za swój produkt, to jednak nie można sobie pozwolić, żeby konsument dostał bubel, a w przypadku APB trochę tak było. Teraz sobie pomyślicie: hej, coś tu przecież nie gra, przecież koncept gry miał potencjał. GTA MMO, spoko, rozbudowany świat oddany w ręce graczy, którzy oprócz pościgami i strzelaninami mogli się zajmować chociażby robieniem wymyślnego graffiti, czy nawet tworzyć własną muzykę. No ale APB zostało kompletnie przez wydawcę zapomniane i kolokwialnie mówiąc olane. Już na samym początku problemem zaczęła być optymalizacja, która zupełnie nie dawała rady, no i potem coraz większe problemy, dające się we znaki bugi, potem cheaterzy, a na końcu ubywający gracze i pustki na serwerach. Sytuacja całkiem kryzysowa. Kryzysowa na tyle, że postanowiono zamknąć serwery. Wydawało się wtedy, że to koniec tej historii, a ludzie, którzy przed premierą z niecierpliwością na APB czekali, musieli się jedynie obejść smakiem, bo nie wyszło do końca tak, jak się zapowiadało. Tak więc gra została zamknięta po 3 miesiącach istnienia. W
Wkrótce potem próbowano jeszcze jakoś odratować pomysł na grę, bo faktycznie go było szkoda. Wystartowała kolejna wersja z tym, że free to play i o ile część rzeczy została naprawdę poprawiona i tak na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, że hej, no teraz to się da grać, to gwoździem do trumny okazał się być sam system free to play, jego najgorsze możliwe i zwyrodniałe wydanie i żądni pieniędzy wydawcy, którzy zaczęli mocno faworyzować tych z grubszym portfelem. Więc efekt to pay to win. Ci, którzy mieli więcej prawdziwej gotówki, mogli sobie zapewnić przewagę nad tymi, którzy nie płacili. No i jak się możecie spodziewać, ta wersja gry też zbyt długo nie pożyła i podzieliła losy swojej wcześniejszej wersji. No i APB to przykład idealny, jak spartaczyć dobry pomysł kiepskim wykonaniem. Kto wie, jak obecnie by wyglądała gra i jak rozwinęłaby się baza fanów. Chociaż może i gra nie odniosłaby wcale większego sukcesu? Czysta ruletka, nie wiadomo, chociaż zapowiadało się całkiem nieźle. A może nawet trochę więcej niż całkiem nieźle. Ewidentnie podwozie było złe, tory były złe. Za podwozie podstawcie sobie wydawców, za tory część ekipy tworzącej. Na przykład programistów, którzy widocznie nie dali sobie rady z optymalizacją i opanowaniem bugów. No ale na dzisiaj niestety to już wszystko. Mieliście okazję oglądać trochę taki grobowcowy odcinek. Mówił do was Fangotten. Hej!